Lato w pełni, popijamy sobie koktajle owocowe, bo krzewy uginają się pod ciężarem owoców. Koktajle owocowe robimy z kefiru. No i ten kefir dosyć szybko wychodzi. Czasami zdarza się, że mamy mleko, a nie mamy kefiru. Padłem więc na szalony pomysł, żeby zrobić siadłe mleko z mleka UHT. Zakładam, że to się uda, bo to jest praktycznie zwykłe mleko, tyle tylko, że jest pasteryzowane. Ale żeby nie było tak łatwo, pomyślałem, że zrobię ślepy test. Kefir, którego najczęściej używam, który mi smakuje. Mleko UHT. Mleko termizowane, to z niższej półki, to z którego robię sery. I mleko termizowane takie premium, czyli akurat użyję łaciatego. Nie ma akurat znaczenia, jaka jest marka tego mleka. Chodzi o to, żeby użyć tego lepszego mleka do zakwaszania. No i użyję zestawu bakterii, które mam generalnie do tego, żeby uzyskiwać z mleka twaróg. No ale przecież twaróg robi się również z siadłego mleka. Zaczynajmy więc! Ogólnie tych bakterii daje się 0,3 g na 5 litrów mleka, żeby uzyskać twaróg, więc to mleko, którego teraz używam, jest dosyć mocno zaszczepione bakteriami. Może zrobi się dlatego szybciej. Nie będę musiał długo czekać na efekt końcowy. Nie będę tego mleka podgrzewał, zostawię po prostu na parapecie. To jak się kiedyś robiło z mlekiem, ze zwykłym mlekiem ze sklepu. No i słońce i temperatura powinny zrobić resztę. Minęły 24 godziny i mamy 3 zsiadłe mleka. W sumie to najwcześniej zsiadło się mleko w kartonie. I ten karton lekko spuchł. Generalnie nie czuć, żeby coś miało się z niego wydobywać, albo żeby miał wybuchać. Te dwie butelki, do których mogłem zajrzeć, no one wyglądają prawie identycznie, chociaż łaciate jest trochę rzadsze i chyba zaczęła się oddzielać woda. Bo to chyba jest serwetka, a nie woda. Ślepy test jest właśnie w trakcie przygotowywania. Generalnie chodzi o to, żebym ja nie wiedział, jaki płyn jest w której szklance. Chociaż wydaje mi się, że to mleko UHT będzie na tyle inne od pozostałych, że będzie łatwo ocenić, że to właśnie jest mleko zsiadłe z mleka UHT. No ale zobaczymy. Jedynka i trójka wyglądają bardzo podobnie i dwójka i czwórka wyglądają bardzo podobnie. Znaczy te są takie bardziej kremowe. A te są takie bardziej, to białko jest rozbite. Czyli jakby serwatka pływa między ziarnami skrzepu. Te dwa przypominają mi normalny kefir, taki, który... Kefir albo zsiadłe mleko, takie normalne, naturalne. A te dwa przypominają mi takie kefiry albo zsiadłe mleka z pojemników jak ze śmietany, z tych 330 ml pojemników na śmietanę. Ja generalnie nie lubię takiego zsiadłego mleka. Te dwa są bardzo podobne w smaku i tu stawiałbym, że to jest zakwaszone mleko, to nisko spasteryzowane. Ze względu na to, że jest faktura taka, czyli ten skrzep gdzieś tam pływa. Być może gdyby były wstrząśnięte mocno te butelki, to byłyby tak samo kremowe jak pozostałe dwa. I czuć w aromacie tłuszcz mleczny, taką maślaność. Więc nie jestem w stanie wskazać, które jest które, albo które jest lepsze. Wydaje mi się, że są jednakowe. Może odrobinę trójka jest lepsza, ale nieznacznie. Natomiast oba mają generalnie smak zsiadłego mleka. Także są ok. Nie mam nic przeciwko tym dwóm wytworom mojej fantazji i wyobraźni. Chociaż w zasadzie wszystko zrobiły tutaj bakterie. I zakładam, że to jest ten kefir, znaczy jest słodszy, nie jest prawdopodobnie cała laktoza przejedzona przez bakterie, które są dodawane do niego, być może jest zakwaszany też w inny sposób, że jest kwaśny, natomiast nie jest
laktoza przejedzona przez bakterie. Więc zakładam, że czwórka to jest mleko UHT i nie jestem fanem tego. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, to raczej nie popełnię już więcej zakwaszania mleka UHT, bo jest to bez sensu. Lepiej zrobić to już w takiej formie tego mleka nisko spasteryzowanego, no a mleko UHT zostawię sobie do naleśników. No i kefir. Jeżeli to jest kefir, to jest robiony trochę w inny sposób. Jest po prostu dużo słodszy w porównaniu z tymi w porównaniu z tym zsiadłym mlekiem, które jest robione z mleka nisko spasteryzowanego, chociaż ono było zakwaszane tylko przez jedną dobę, 24 godziny, troszeczkę dłużej. Więc na dobrą sprawę więcej powinno być zjedzone z tego kefiru. Sprawdźmy zatem, czy się nie myliłem. Może ustawię sobie po kolei. To jest czwórka. Czyli jednak jest rozpoznawalne i wiem już, że mleko UHT nie nadaje się do tego, żeby robić z niego mleko zsiadłe. To znaczy, ono generalnie nadaje się oczywiście do picia, ale jak dla mnie jest dużo lepszych mlek do wyboru, żeby można je było zakwasić, żeby było smaczne. Jedynka to jest to, które mi smakowało, ale troszeczkę mniej odrobinkę. Trójka to jest to, które mi smakowało bardziej, czyli okazuje się, że mleko premium nie zawsze musi być lepsze, bo akurat w tym wypadku mi bardziej smakowało to mleko z Tesco, czy pod brandem Tesco, i wydaje mi się, że ono jest troszeczkę tłuściejsze. Przynajmniej takie jest odczucie w smaku. No i kefir z polskiego mleka, napój fermentowany o orzeźwiającym smaku, to jest dwójka. I ona jest, jak mówiłem, dużo słodsza w porównaniu do tych mlek zsiadłych pozostałych, nawet do tego. Ona jest jakoś inaczej robiona. Kefir naturalny, składniki, mleko częściowo odtłuszczone, pasteryzowane, mleko odtłuszczone w proszku, żywe kultury bakterii. Być może dodatek mleka w proszku po prostu jest, dzięki niemu ten kefir jest po prostu słodszy. Te dwa przypominają mi właśnie takie zsiadłe mleko, jak kiedyś było w szklanej butelce, jak zostawiało się na parapecie i ono po prostu kisło na słońcu i takie coś się później piło. Było bardzo fajne i to właśnie jest ten smak zsiadłego mleka. Natomiast kefir jest słodszy, a ten jest taki dosyć pustawy, powiedziałbym. To chyba tyle w tej próbie. Naturalnie można było spróbować jeszcze mleka takiego w worku, albo takiego mleka od gospodarza najlepiej. No ale generalnie chodziło mi o to, żeby sprawdzić, czy to mleko UHT, czy w ogóle zakwaszanie mleka UHT i traktowanie go jako mleka zsiadłego ma jakikolwiek sens. To już wiem, że nie. Pozdrawiam szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.